Waylander wychyla, ale GW dobrze refraguje, tylko Elektronik przy życiu, on na standardzie, zobaczmy, Elektronik, dwa fragi dla niego, no jeszcze może powalczyć też 21 HP, Elektronik po raz trzeci, co on teraz zrobił? 1-1, Olof Meister, który dzisiaj nie prezentuje może najwyższej formy, zobaczmy, Elektronik, oj, zabrakło kul, ma jednak 250, Elektronik kontra Olof, ten nie może trafić, Elektronik coraz bliżej, Olof Meister podbiega, Elektronik kończy rundę, 1-4 z UMP. To była runda tego turnieju, jak na razie ewidentnie nieprawdopodobne, co ten Elektronik strzelił. Co tutaj się wydarzyło? Myślę, że wściekli teraz na siebie szwedzcy zawodnicy. Idealnie rozegrał tą rundę. 1-4 z UMP, to praktycznie było nie do wygrania. Jednak Elektronik tutaj pokazał się z fantastycznej strony. No myślę, że Flipside po prostu wychodzi wszystko w tym momencie. Ja nie wierzę w to, co się właśnie wydarzyło. Elektronik... Ale może zachwycać dyspozycja Jarka, który w takiej agresywnej grze ze snajperką po stronie terrorystów czuje się wyśmienicie i te fragi po prostu wpadają. Zobacz, Naks już do wentów, wyczekał Hachiego, zaskoczony kompletnie Hachi, no to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że Vega Squadron jeszcze nie miał okazji rywalizować z tak dobrą, mocną drużyną na nieukład. Teraz Naks, co za pestka! Wychylił z Prefirem na JR-a, ten zniszczony kompletnie! Jak teraz patrzę na zdjęcie Snaksa z takim uśmieszkiem, to aż mi się płakać ze śmiechu. No co za pestka od Snaksa i teraz daje dużą przewagę, 5-3 w tym momencie. Antyterroryści już od Feniksa, ale tu wcelowany jest Taz, powinien chociaż jednego rywala trafić, Taz z kłopotami jednak, był tu biały, był Paszaj, no i to już musi być po rundzie. Chopper podnosi tylko snajperkę po JR-ze i to jest trudno dla Virtus.pro, ale co teraz dał Snaks? Prefire wychylił, dał pestkę i tak trafił. No obiecał Snaks, że będzie tutaj w formie. No i teraz na spokojnie Virtus.pro. Fascynuje mnie wręcz, jak zmieniają tutaj tempo tego spotkania. Jak potrafią przyspieszyć, żeby teraz spokojniej podejść sobie pod pochylnie. Wystawało tylko czubek głowy białego, może postawił włosy na żeli, dlatego zobaczył je Hachi. Ale jednak biały w takich pojedynkach aimowych czuje się naprawdę dobrze. On sam dostał na jeden od swoich kolegów właściwie MSL, ale Config wychyla przez Smoke'a, no i dopiero teraz atakuje MSL. Troszkę może spóźniony, Skadul zostaje sam, bo ma podłożona. Walczy jeszcze Skadul, oj, to było blisko. Ale Skadul ma wielkie kłopoty, chociaż wychylają pojedyncze na niego zawodnicy CT i to może być okazja dla Skadudla. Coraz bliżej zawodnik CT, oj, Skadul, co ten gość robi? 4 fragi dla niego i teraz walczy o Ace, ale na plecach już jest Magisk Boy. Zdziwiony Skadul, no i Magisk Boy rywale wypatrzył. Ma defuse'a Magisk Boy, ma defuse'a Magisk Boy, a więc bombę rozbroi z pewnością, ale co tutaj robił Skadul? Wychylali pod niego pojedyncze, a Skadul punktował niesamowicie precyzyjnie. 12. No Edward po prostu traguje po raz kolejny tutaj z wielką łatwością. O, teraz jeszcze ta pestka na koniec, Edward, 4 fragi, teraz jemu zostawili trochę wolnej ręki, tak jak wcześniej dawali tą wolną rękę Simplowi, wtedy Simple strzelił Ace'a, teraz Edward, 4 fragi, ale na pewno te fragi mogły się podobać. Niesamowicie skillowe headshoty od Edwarda, no i pokazuje tym samym, w jakiej jest formie. Sam, mam bombę podłożoną w dobrym miejscu, więc wystarczy, że się wstrzyma, poczeka, aż będzie ta bomba rozbrojana, zobaczmy, Snaks poczeka, to próbuje uchwycić zawodnik antyterrorystów, no wciąż walczył ze Snaksem, ten otworzy za chwilę drzwi, próbuje skanować, Snaks z jednym fragiem, ale tutaj jest przecież zawodnik CT, który broi, moment na on bez defuse'a broi paczkę, ale Snaks przeciągnął full auto i jest runda numer 12, no mieliśmy szczęście, że defuse'a nie miał Chopper, musieli broić bombę zawodnicy Vega Squadron, a Snaks dokończył to idealnie, a więc 12-2, a w tej ostatniej rundzie Vega Squadron kompletnie bez pieniędzy. No tutaj brak defuse'a. Teraz na pewno uratował troszeczkę Snaksa w tym klaczu, ale świetnie rozegrał to Janusz. No i 12 konta wpada na konto Virtus. 12 runda, przepraszam, wpada na konto Virtus Pro. Zaryzykował teraz, ustawiając się pod respa CT. Tutaj chodzi od długiej assist. Kenes tego się chyba spodziewać nie może. Spodziewa się, że rywal będzie od banana albo od łazienek. Ale Sis coraz bliżej, no i za chwilę się Kenes może mocno zdziwić. Nie wie, gdzie może być rywal. A Sis cały czas zachodzi, no i teraz Kenes, czy będzie wystarczająco szybki? Oj, tutaj Sis się chyba tego nie spodziewa, ale za chwilę wychyli, ale Kenes był tu szybszy. No nieprawdopodobne, 13 HP, jednak Sis nie zdążył nawet oddać strzału. Tak szybki był Kenes i jest runda numer 1 dla G2. No ratuje tutaj Kenes swój zespół. Idealny ten strzał ze snajperki. Pomimo tego, że Simple zostawił mu tylko 13 HP, to udało mu się tą rundę wygrać. Ale zobaczmy, jaką tutaj odpowiedź przyszykowali zawodnicy Navi. Jest frag dla Simple, on teraz zagrał ze snajperką, na dwóch snajperów w tej rundzie Natus Vincere. Lubi też Simple grać ze snajperką i widać to gołym okiem, jak to wychodzi Simplowi, kolejny frag dla niego! Nieprawdopodobne, co Simple robi, on co do kolejnych kontaktów, teraz body, po raz pierwszy, dopiero teraz, po raz pierwszy w tym meczu. NBK, jeszcze próbuje podchodzić się NBK, Simple na łazienkach, on wcelowany za kaczem, nie pomylił się. Szybko strzelny headshot, wyrównanie ze strony Simple'a. Cały czas Simple stara się grać agresywnie, to sprawdzi tą pozycję na moment. NBK jeszcze miał okazję, Simple trafiony body dość mocno za 48 HP, no i Simple widać, że
Chciałby tutaj jeszcze jakieś flagi zdobyć, przeskakuje przez tego Mołotowa, słyszeli chyba to terroryści. Teraz chcą się na Simple zaczaić, a jednak Simple wchodzi na plecy. Coraz bliżej Simple, tego się terroryści nie spodziewają, no i zobaczymy za chwilę. Simple spokojnie zdobędzie dwa fragi, no i Simple tu może nawet pójść po Ace'a. Wyszedł jeden z terrorystów, ale Simple szybko się wraca na pięcie. Simple, no i mamy pierwszego Ace'a na tym Majorze. To właśnie Simple wyczarował nam pierwszego Ace'a. Oszczędzana właśnie pod Majora. Flamey już wychyla tutaj na gali jeden z zawodników CT. Będą chyba wyjeżdżać przez tego Smoke'a. Oj, była luka i to spora w tym Smoke'u, którą Shox wykorzystuje w 100%. Zresztą nawet bomby będzie podłożyć ciężko. Shox po raz kolejny. I tu już Shox z dużą łatwością nefraguje rywali. Nie wiem, cóż to miał być za wjazd, co to była za taktyka dokładnie. Ale ewidentnie to się nie udało. Tylko Simple zostaje sam przy życiu. Jeszcze czeka na rywali, żeby ci podeszli do niego na blisko. No i Shox spokojnie uniknął tych kul. 4 fragi Shoxa i mamy 5-12. No, zatrzymał cały ten atak z Shox jednym dość prostym smokiem. Wszystko gracze G2 wiedzą, że ten atak odbywa się na bombsite dolny. Tu NBK niecelnie z P2000, NBK wciąż w wodzie, no muszą tę wodę zająć, a więcej terrorystów, jeżeli chcą podkładać bombę, ale tu NBK sobie radzi znakomicie. Plantowana paczka przez Sizda, macha tym celownikiem, żeby tylko podłożyć bombę, tu z nożem już biegł na niego zawodnik CT. No wiedział Sizd, że tej rundy już wygrać nie ma szans, nawet nie walczył, on po prostu wiedział, że chce podłożyć paczkę, żeby zrobić trochę jak Virtus Pro wygrane z Vega Squadron 16-2. Teraz pora na Innocenta. W drużynie Penta Sports rozpoczynamy mecz, a Penta zacznie po stronę terrorystów i tu już szybko rzucone nade na banan, spodziewając się, że ktoś tam może być na blisko, ale nic z tego. Tu Fallen już wycofuje defensywnie, żeby tylko nie zginąć. Flash pod niego, Fallen próbuje peskować te strzały, jednak niecelne. Sunny w końcu ginie, to Fer zdobywa pierwszego fraga. Fer i Fallen, ale szczyszczą. Zabrakło kul na ostatniego zawodnika, ale zdążył przodować Fallen. I to jest 1-0. Szybki rush na bombsite B. Bardzo szybka runda, chyba najszybsza pistoletówka do tej pory w tym Majorze. No zgadza się, tutaj Penta chciała zaskoczyć przeciwnika szybkim atakiem na bombsite B. No, a tak jak na razie wydaje się, że grają takiego prostego CS-a. Pod jeden bombsite, przygotowani albo ze smokami, albo po prostu wjeżdżając na pozycję po szybkim rushu. A teraz jednak z tego bombsite'u bezrotowali po tych flashach, smokach. Zobaczmy, gdzie jest JW. Tego się może Blade nie spodziewać, a JW będzie zachodził na plecy. Teraz mówi do kolegów, poczekajcie, ja tutaj mam dobrą pozycję. Jeszcze chciał poczekać na rotację. JW za chwilę jednak wejdzie na plecy, zdobędzie fraga. Tu jeszcze wstrzyma się na chwilę JW po raz kolejny. No i Waylander ma teraz wielkie terapaty. Waylander nawet nie zdąży zdobyć fraga, bo JW już był na plecach. No to była runda JW, który nie podszedł gali. Szuka go JW. Wie dokładnie, gdzie będzie rywal, ale Olofmeister może za chwilę wejść na plecy. Tego się chyba nie spodziewa Electronic. Fraguje Dennis za bombsite'em, był jednak Blade 2-2. No i tu Olofmeister nie! Nie da rady! Olofmeister przecież powinien dostać info, gdzie będzie rywal. No więc JW sam na dwóch. 66 HP na koncie JW. Wie, że Electronic jest od gali. JW, piękny strzał! JW po raz kolejny! Ależ błyskawicznie wcelował się w rywala na blisko. 14-9. JW ratuje rundę dla drużyny Fnatic, a z pewnością ratuje Olofmeistera, bo Olof tego fraga zdobyć powinien z łatwością. Absolutnie, tutaj powinien totalnie zaskoczyć przeciwnika, a sam został wręcz zaskoczony. No i teraz ważna pistoletówka dla Cloud9. Pierwszą przegrali, wypadałoby, żeby wygrali drugą, a w tej pistoletówce wejście na bombsite B nam się szykuje. Ma Smoke'a Nothing, to jako jedyny zawodnik znany ze Smoke'iem. Pozostali raczej Kevzary, tu jeszcze widzę Uska Dudla, że jest rok na koncie, Kevzaru mu brakuje. No i poleciały flesze, a więc będzie wejście na bombsite B. Błyskawicznie wyskakują, nie sprawdzają balkonu. Tutaj wciąż czeka Magisk Boy, ten po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci Magisk, bo jeszcze walczy Magisk po raz czwarty. Musi przodować pistolet, oj, nie ma już czym walczyć, chciał pójść z nożem, ale ta runda należała do Magiska. Fenomenalne trzy headshoty, później z tym czwartym zawodnikiem już się trochę męczył, ale to on bohater. Tantowana paczka, ale tu zepyk właściwie mógłby wychylać, bo jest spora luka w tym smoku, chociaż celowany był snajper ekipy terrorystów i tu Heni jednym strzałem pokonuje dwóch zawodników. No więc trafiony i zypek, i Glaive. Tu może ktoś usłyszał krok, tupnięcie konfiga, który chce zajść na plecy. Teraz czekają na jego ruch, a Automatic w złym momencie się odwraca i to wykorzystuje konfig. Nothing z szybką reakcją, ale tutaj może być problem. 3-3, przecież z tych digni mogą być zabójczo skuteczni terroryści. No zobaczmy, bo tutaj Nothing może być zaraz zaskoczony, chociaż chyba zobaczył, powinien zobaczyć cień przeciwnika. Dokładnie. Oj, Nothing, co teraz zrobił Nothing? On wiedział, gdzie jest rywal, wiedział, że nie wychyli, wiedział, że musi wychylić się na bombsite, bo tej ekipy, no oczywiście mowa tutaj o Alu. Granat pod niego nieprzyjemny. Rzucony przez Nexon, jeszcze ma Mołotowa. 25 sekund do końca, coraz mniej czasu, a tego Mołotowa może za chwilę Nex wykorzystać. Taki Mołotow może być bardzo bolesny. Dwa smoki jeszcze u Karigana i Alu, i te smoki są właśnie rzucone do respa i pewnie na szpulę, no właśnie. Ale jest Mołotow rzucony przez Nexa. Teraz dopiero wjeżdżają terroryści. Chowa się Tapsen. On poczeka za trójkami. Wychyla się Tapsen agresywnie. Tapsen przed kolejną szansą. Tapsen jeszcze z USP-kiem. Tapsen walczy. Tapsen dokończy razem z Nexem. Razem z bombsite'u. Zrobili to znakomicie, a więc ta strata Legii nic nie znaczyła dla drużyny z Niemiec. Kolejna wygrana runda przez nich. 6 rund przewagi. I to naprawdę zajął pozycję World Edit. Nie wychyla jednak.
jednak Weylandel nie chce głupio popełnić błędu, nie chce zginąć, zostawiając we dwóch jego kolegów. Może to wciąż byłaby przewaga dla terrorystów, ale Weylander wie, że wystarczy poczekać, a flagi przyjdą same. JW coraz bliżej, wychylona blisko, ależ sprytnie JW, jakby wiedział, gdzie będzie rywal JW po raz kolejny. No i zaczyna JW trafiać jeden na jeden, World Aid ma blisko rywala, World Aid na wymianę, ale tu Krim zdał radę z UMP. A więc bomba zostanie rozbrojona i rundę na 6 do 8 dla zespołu Fnatic. No wywołałem. Każdą pozycję Zen nie da rady, no i w tej sytuacji terroryści mają gigantyczną szansę na zwycięstwo tej rundy. Obite przecież HS do 50 HP, chociaż Krystal zdobyła fraga. On tu wychylał agresywnie do Grudka. Jest jedno trafienie dla niego, chociaż to wciąż mało. Krystal ma defuza, brakuje smoka. No tego na pewno żałuje Krystal, że nie ma w tym momencie smoka, bo mógłby próbować broić bombę. To nic z tego, wychyla się już HS, podchodzą bardzo blisko antyterroryści. Cały czas przewaga po stronie terrorystów, ale już niwelowana przez Krystala, coraz mniej czasu. HS celowany, jeszcze musi sprawdzić ciemnie, HS po raz kolejny i Krystal! I to jest 3-1, Coldzera ma tutaj ciężką sytuację i Innocent dokłada fragę, no i nagle okazuje się we 3-5, Penta Sports odbija Bombside B. No świetna.